tego, ksiądz wtedy stukał tym 3 razy w drzwi, no, no i wtedy właśnie z tego, ze środka otwierali drzwi na rozdział i dopiero procesja wchodziła do kościoła. I to było na Wielki... Wielki tydzień. Wielki piątek. I czym stukał do drzwi? Krzyżem, bo to co właśnie szedł, później szedł przez kościół i podnosił do góry i śpiewał, nie? 3 razy tam, no, nie? I tego, to tym krzyżem. Kiedy my to śpiewali po łacinie, to gloria tibi trinita. Na rezurekcję. A to na rezurekcję? Na rezurekcję się śpiewało. Ja jeszcze pamiętam trochę. No. Czyli tylko raz w roku te główne wejście otwierane do kościoła na Kozakach, tak? Tak, to jedno raz w roku były drzwi otwierane, te główne. A tak normalnie się bocznymi wchodziło? A tak bocznymi drzwiami się wchodziło. I to ksiądz Kral prowadził takie te procesje? Tak, on cały czas, przecież on był od 24 roku, przecież Kral był na Kozakach już, nie? A w 30 roku zmarł biskup. W 29. Co? W 29 zmarł arcybiskup. No. Ja maleńka była jako. No. Ja mam zdjęcie z 30 roku. Tak? Ja mam zdjęcie właśnie z pogrzebu księdza biskupa tego, z tak? Kozaków, jak robili, nie? Wszyscy ludzie te, co byli na pogrzebie i tam właśnie, gdzie jego pochowali, to jeszcze nie było tam żadnego nic, tylko z takich słupków, nie? Tak wstawili, tak w koło, takie obstawione. O, ja przyniosłam, pokażę te zdjęcie. Dobra.